siódmą górą za ciemnym lasem, kiedy już gwiazdy migocą, jak duch zza światu w przedziwne miasto nagle pojawia się nocą. La la ola. W blasku księżyca srebrzą się dachy i cienie czernią ulice, a w nich się kryją przeróżne sprawy i dziwne tajemnice. La la ola. Choć znaje kurek ten na ratuszu, choć wie co w mieście się dzieje, ze strachu cicho przysiadł na wieży i nigdy o tym nie pieje. La la ola. A może coś nam opowie zegar, który ujrzycie tu zaraz. On nam kurantem wszystko wydzwoni, lecz cóż to, nie ma zegara. La la ola. Więc nic dziwnego, że biedny zegar bije na alarm i trwogę, bo patrzcie, takie rzeczy się dzieją za każdym prawie tu rogiem. La la ola. Gdzie tu policja, gdzie tu jest władza, a oto właśnie i ona. Drżycie przestępcy, wpadniecie zaraz w jej ręce, czyli w ramiona. La la ola. Ach, gdyby takich strażników prawa miało na świecie miast więcej. Ale niestety nie w każdym grodzie są muzykalni przestępcy. La la ola. Takie w tym mieście dzieją się sprawy, jak u kolegi Szekspira. Obok przestępstwa zakwita miłość i to gorąca nad wyraz. La la ola. A cóż to znowu, czy tu w tym mieście nie wolno kochać nad życie? Tego nie zdradzę, losy miłości za chwilę sami ujrzycie. La la ola, la la ja. Przepraszam pana, szukam ulicy Lawendowej. Jak proszę? Lawendowej. Lawendowej? Zaraz. Lawendowej? To jest Lawendowa. A właśnie. Dziękuję panu. Proszę. Lewy dopływ Amazonki w Spak. Lewy dopływ Amazonki w Spak. Lewy. Raz, dwa, trzy, cztery. Na pięć liter.
idioci. Dopływ w spak. Widział kto, żeby rzeka płynęła w spak? Dobry wieczór. Wieczór. A pani skąd się tu wzięła? Bocznym wejściem. Aha. Czy tutaj kancelaria technikum? Tu, a bo co? Dostałam zawiadomienie, że jestem przyjęta, więc przyjechałam. Po co? Otwarcie szkoły jutro. Pan minister przyjedzie, przetnie co trzeba i będzie otwarta. Ale ja do internatu. I internat także jutro, za jednym cięciem. Ale ja nie mam gdzie przenocować i nie mam pieniędzy. Czy się nie da? Nic się nie da. Nic się nie da! Kto mi tu wpisał? Bardzo pana przepraszam. Kto panią prosił? To pani krzyżówka? To ja po to taszczyłem globus, żeby mi pani odbierała rozrywkę? Nic się nie da! Ile? 20. Proszę. To nie mogłabym przenocować? Nie. Pan minister nie będzie oglądał brudnej pościeli. To może ja bez pościeli, byle się przyłożyć. Kto mi posolił zupę? Ja nie mogę ze solą. Kto posolił? Ja myślałam... Co myślałam? Że ja nerki wygrałem na loterii, czy jak? Tylko się przyłożyć. Już mi się pani przyłożyła. I do zupy, i do krzyżówki. O, nie będzie mi tu pani więcej ani soliła, ani spała. Ale ja nie mam gdzie iść. Szanowny, kup pan tę cegłę, odpalasz pan stówkę, ocalasz pan główkę. Cegła tańsza od kapoty, kup pan cegłę od sieroty. No co jest, jak pragnę zakwitnąć? Dawaj pan stówę i spływaj w podskokach, bo tak ryło pszenicuje, że będziesz nosem gwizdał. Uciekaj, chuliganie, bo zawolam policjanta. Otwórz tylko dziób, ty gnoju śmierdzący. To już go nawet na klamkę nie zamkniesz. Czego się pchasz, łapciuchu, pod rękę? Makówkę chcesz zafasować? Kozaku szarpany. Widzisz, jak łatwo możesz w rylo oberwać? Och, żeż ty. I cóż widzieliśmy, proszę wysokiego audytorium? Student, lulek... Pcha się pod lapy klientowi, który z rozpaczy może studenta chromolnąć tak, że aż ten dany się skicha. Owszem, nie można powiedzieć. Mowę zakłada na medal, kurtularnie, z wierszykiem. Bo to nieprawda, że do klienta trzeba chromolonym językiem zaznaczać. Tu nie sklep i grzeczność w naszym fachu obowiązuje. Aczkolwiek co się dotyczy praktyki, no to kolega Lulek
poniekąd jeszcze zielony i fetniak z jego nie będzie. No, ale na dzisiaj koniec seminarium. Ech. Cześć, młodzieży studiująca! Przemiszu! A żeby mnie jutro nikogo nie brakowało, będzie o tym, jak się klienta wiezie na cyca. Profesorze, a co ze mną? Załatwione odmownie. Szuraj, panancie! Ty się nadajesz, ale do macania kur, a nie na odpowiedzialną robotę. Dobrze rymuje, a źle kapuje. Patafia! Te, wiesz co ty jesteś? Rym do biskupa. Panienka, kupi te cegłę. No. Stówka, no. Ale mnie pan przestraszył. Myślałam, że to jakiś złodziej. Mam ciasne buciki. I w dodatku ta klamerka mnie tak uwiera. Tak późna kawaler cegły jeszcze sprzedaje. Cegła tańsza od kapoty, kup pan. Daj pani stówę i cześć. Nie mam pieniędzy, wszystko wydałam na podróż. O, to właśnie to mnie tak kłuje. Pięćdziesiąt. No, dwadzieścia. Nie jadłam nawet kolacji. Jak można wybierać się w podróż bez pieniędzy? Nie pracuję jeszcze, ciotka dała tylko na podróż. Trzeba było pożyczyć. W podróży pieniądze są zawsze potrzebne. Niech się pani tu nie kręci, tu można oberwać. A gdzie mam iść? Nie znam tu nikogo. Odprowadzę panią w bezpieczne miejsce, niedaleko komisariatu. A jednak pan jest bardzo uprzejmy. Pan w spółdzielni czy prywatnie? Ta cegła? Tak, w spółdzielni. Razem z kolegami. A teraz piszą dużo o żużlu. To nie praktyczniejsze niż cegła? Owszem. To znaczy, jak dla kogo? Dla nas to nie. Usiądźmy tu na chwilę. Pan postawi tą walizkę. Może przejdziemy dalej? W parku nie można siedzieć w nocy. Czemu? Może panią ktoś okraść? Jak można tak ludziom nie wierzyć? Zamiast mnie straszyć, niech pan lepiej siada. A może pan nie ma czasu? Nie, nie, mam. Przyjechałam do szkoły, ale dopiero jutro ma być otwarta. Pani pewnie głodna. Dziękuję, ale zjemy razem. Ma pan scyzoryk? Scyzoryk?
Pan też pewnie chodzi do szkoły. Tak. To od jutra będziemy kolegami. Ja do technikum geodezyjnego, a pan? Ja? Ja... do budowlanej. Pani, tu będzie zimno. W płaszczu? Wie pani? U mojej ciotki jest na pewno wolny tapczan. Dzisiaj była wypłata, to wujek wcześniej, jak za 3 dni do domu nie wróci. Mogłaby pani przenocować. Ciotka na pewno pozwoli. Niech pani tu zaczeka, dobrze? Ja zaraz wracam. Ale na pewno pan wróci. Jak Boga kocham. Niech pan ją tu zostawi. Ja zaraz wracam. Cegłę? Tylko 100 złotych. To dla biednego ucznia. On tak się ucieszy. No to 50. To jest przecież zupełnie nowa cegła. Prawda, że ładna? Tak. Ładna. Bardzo ładna. Żużel teraz niepraktyczny. A proszę zobaczyć, jaki to dobry wyrób. To ze spółdzielni. Ze spółdzielni? To na pewno mój kolega. Co? A może pan z nim sam? Nie, nie. Ale ja nie mam wydać reszty. No, nic, nie szkodzi. Dziękuję. Proszę pana! Proszę pana! Proszę pana, cegła! Mamy ochotę skoczyć. Skoczyć? Dokąd? Jak to dokąd? Do wody. Do wody? No, zdążyliśmy się już nawet częściowo rozebrać. Ależ nie. Nie, nie, tylko tak. Zdjęłam buciki, bo mnie uwierały. Uwierały? Aha. A to co? Dorsz? Kom. Tak, tak. Samobójstwo przez utopienie dokonuje się zawsze z cegłą, z kamieniem albo z premedytacją. Ale to nie jest cegła do topienia. To jest cegła do sprzedania. Może pan kupi? Że się wam nie udało utopić? Symulujecie z tą cegłą przestępstwo, żebym was zaaresztował, tak? A potem w odosobnieniu zażyjecie w luminium. Ależ nie, nic podobnego. Nie, nie, tylko tak. Jak się obiecanki topiły. No tak, ja tu śmichy chichy. A obywatelce trzeba wlać trochę otuchy. O, gwiazdki świecą. Spójrzcie tylko na niego, jakie to nareszcie. A ja już myślałem, że nie potraficie się uśmiechać. Ot i jesteśmy w domciu. Ja tam nie pójdę. Ja nic złego nie zrobiłam, za co mnie pan tam prowadzi? Ojej, no nic wam się złego tu nie stanie. Musimy znaleźć jakiś nocleg, tak czy nie?
Ale wy mnie nie zaaresztujecie. No przecież nie ma za co. Słowo honoru? No słowo honoru. Że mnie nie aresztujecie? Że was nie aresztujemy. Dziękuję. Proszę sobie tu na chwilę spocząć. Zaraz wracam. A ciebie gdzie nakryli? Na moście. Na moście? Bardzo drobiazgowy. Drobiazgowy? W zbrojowni 3 godziny siedział. 3 godziny? Zrobił piekielną awanturę. Awanturę? Białoń będzie miał dochodzenie. Kto? Bielecki, komisarz 7. O Boże. Przetrzymywali dziewczyny. Do Biela! Tak jest? Wyrzucić tą prostytutkę! Tak jest, panie komisarzu. Panie komisarzu, melduję, że z drugiej strony to ta prostytutka jest nam pożyteczna. Z której strony ona jest pożyteczna? Bo jak ją wyrzucimy, panie komisarzu, to areszt będzie pusty. A za pusty areszt też był raban w 7. Racja. Zostawić? Tak jest. Jezus Maria, że tak powiem. Panie komisarzu, melduję posłusznie, że doprowadziłem desperatkę. Do czego doprowadziliście desperatkę? Do prostytutki. Ale chwilowo, bo dłużej tam zostać nie może. To porządna dziewczyna. Jezus Maria, że tak powiem. Wy mnie doprowadzicie. Inspekcję mamy na karku. Major Piętka robi raba na 7 za przetrzymywanie dziewczyn. A ten mi tu destyturkę. Wyrzucić! Wam! Kogo, panie komisarzu? Obie. Tak jest? Poczekajcie chwileczkę. A co za resztę, panie komisarzu? Czekaj na moją decyzję. Tak jest. Właśnie, Dosiu, kochany, a co za resztę? No spokojna głowa, czysto, pusto. Właśnie, pusto. Największy komisariat w mieście i pusto. Krewa z nami. Dosiu, kochany, pomyśl coś. Ty masz taką głowę. Pożyczyć. Co pożyczyć? Dosiu, co ty gadasz? Bandziora. Skoczyć na 9, jest najbliżej. I wziąć od nich jakiegoś typa. Barana im się odda. Nalepa! Do Biela! Moja decyzja! Pożyczyć przestępcę z 9. Brać auto i jazda. Chwileczkę! Nie ruszać się! Swobodny wyraz twarzy. Tak. Chwileczkę. Chwileczkę. Uwaga! Co to ma znaczyć? Pokażcie ten fotograf. Nie wiecie, że obiektów państwowych zdejmować nie wolno? My tylko tak, od fucu, bez błony. Zobacz, co za kamera i jaka tania. 1,5 patyka. Ha. Pewnie kradziony? Albo amerykański? Nie, kradziony, kradziony. W komisie kupiłem, zobaczcie, całkiem nowy. O, tu jest rok produkcji. Aha. A co to za frędzle? Pod koszulek. Ciapała, a wy znowu w trykotach. Tak jest. Za chwilę inspekcja, a wam z koszuli frędzle wyłażą. Zimno w nocy, a na płaszcz za wcześnie. Zdejmijcie to świństwo. Bo jak was Piętka zobaczy w tym, to się do końca życia z tych frędzli nie wyplączecie. Tak jest. Nie dyskutować. Tak jest. Odmaszerować. Tak jest. Co ty teraz robisz? Spać idę. Jestem po 12 godzinach służby. Mam do ciebie prośbę. Zapalisz? Bardzo cienka sprawa. A ty jesteś spec od tych rzeczy. Dajcie mi spokój. Pewnie znowuż jakieś dziecko. Jak ja zaczynałam, to też taki aniołek bywam jak ty. Klienci się do mnie modlili. To pani wcześniej zaczęła pracować. Jak się tylko ściemniło. W kinie może? Owszem, też. A przebierałam w klientach? Nie to co teraz. Gdybym tak lokal miała, nie musiałabyś wycierać się po komisariatach.
Dziękuję. Pani jest bardzo dobra. Nie ma za co. Nie ma za co. Tylko nie da im się sfotografować. Bo jak cię raz sfotografują i wciągną do tej swojej kartoteki, to cześć. Ciągle będą się już czepiać. Do jakiej kartoteki? No, do tej ich kartoteki. Prostych tutek, że tak powiem. Co? Dlaczego do kartoteki? Dlaczego? Mówiłem ci, że o drugiej mam służbę. A do drugiej zdążysz jeszcze, przecież dziewczyna nie może zostać na ulicy. Gotowa znowu zrobić jakieś głupstwo. Do czego ryczysz? Co, nie miała gdzie spać? No nie. I błąkała się po ulicy? No. Ech, ty opiekunie. Niejednego naiwniaka już na to naciągnęła. A tydzień temu sam ją tu sprowadziłem. Wyniosła facetowi z mieszkania radio, maszynę do szycia i beczkę kapusty. A to nie ta. Hola, hola, panineczko. Poczekaj. To jest właśnie kolega, który się teraz panią zajmie. Rany boskie, biegnij Pietrek za nią na górę, ja tu popilnuję. Gotowa ze schodów skoczyć. No, panie komisarzu, melduję do prowadzenia przestępcy. Chwała Bogu, że tak powiem. Jesteśmy uratowani. Co tu gadać, panie komisarzu? Facet cycuś, palce lizać. Wybraliśmy najlepszego. 7 lat ciężkich robót, 12 wyroków za włamania, w tym 4 rozwite banki. Ostatnio dostał 6 lat. 6 lat i 3 miesiące. A tak. Wspaniały, świetny, doskonały, ty. No, wsadźcie go do cewi i dajcie mu jakąś książkę. Coś wychowawczego. Najlepiej wiersze. Tak jest. I niech śpiewa. Tylko prosili, żeby go im rano oddać, bo muszą się rozliczyć. Ramanent, że tak powiem. Co wy tu jeszcze robicie? Uciekajcie do pracy. Nie próżnujcie. Do widzenia. Do widzenia. Pa. No nareszcie wszystko gra. Dziewcząt nie ma. Areszt pełny. No proszę panią. Dlaczego pani ucieka? Przecież tam zamknięte. Ej, dziewczyno! Tam zabronione! Otwórzcie, obywatelko. Tam nie wolno cywilom. Boże! Toż na tajemnicę państwową posiądzie. Hej, panienko, otwórzcie! Obywatelko, w imieniu prawa otwierać! Nie otworzę. Już wam nie wierzę. To ona taka. Czy ja wiem, desperatka samobójczyni. Boże, toż tam granatów i amunicji na cały pułk samobójców. Ona nas wysadzi w powietrze. Obywatelko, a co wy najlepszego robicie? Jeżeli już chcecie koniecznie, to indywidualnie, po co zaraz mamy wszyscy? My ludzie z rodzinami. Szczęśliwi. Koleżanko desperatko, wpuśćcie mnie. Ja wam doradzę jak i co. Świetlica? Wszystko gra, panie komisarzu. Mucha nie siada. Gazety są? Tak jest, panie komisarzu, właśnie niosę. Pelargonie podlane? Tak jest, panie komisarzu. Szachy na stole? Tak jest, panie komisarzu. Grają. Krewa, panie komisarzu, nikt w to grać nie umie. Może w pacituchę, panie komisarzu. Kruszywa! Tak jest. Dubiela! Tak jest. Będziecie grać w szachy. Krewa, dobra sprawy. Że tak powiem. Komisarzu, do zbrojowni wpadła te... samobójczyni! Jezus Maria, że tak powiem. Ja tylko na chwileczkę, a ona wuch, drzwi zatrzasnęła. Stać? Stać? Jeżeli to jest samobójczyni, to trzeba psychologicznie. Tak jest. Panienko? Panienko! Nie róbcie głupstw. Życie jest piękne. Świat jest piękny.
Panierko, posłuchajcie tylko. W gospodarstwach rolnych udało się wyhodować radioaktywne rzodkiewki. Albo to w Pukałowie urodziło się ciele o dwóch głowach, które tu, to nie to. I w takim momencie chcecie to zrobić? Otwórzcie tylko drzwi, a wpuścicie szczęście. Ogromne szczęście. Mówi coś o zdjęciu. O zdjęciu? Pewno posłała zdjęcie na konkurs piękności i nie przyjęli. Zrobimy zdjęcie. Zrobimy sami. O wiele ładniejsze. I jeszcze pismo wyślemy tam, gdzie trzeba. Chyba. Nie otworzę. Chłopcy, zaśpiewajmy coś do Desperace wesołego. 3, 4. Panie komisarzu. Major Pienka z Komendy Głównej. Jezus Maria, że tak powiem. A ją przyprowadził. Dwa tygodnie aresztu. 3 tygodnie. Co się stało? Co? Ty. Co za draka? Pietrek! Tak jest! Mielech! Tak jest! Szybko na dół! Pilnować schodów! Jak będzie szedł, odkasłać! Kruszyna! Tak jest! Zamkniecie Ciapałę w areszcie! Tak jest! Za co, panie sierżancie? Żony mam, dzieci drobne. Polityką się nie zajmuję. Dla dobra sprawy, zrozumiano? Brawo! Patrz! A teraz do zbrojowni. Może najpierw do kartoteki. To tu. Świetnie. Najpierw do kartoteki. Kartoteka rejestruje przestępcę. Rejestruje. Tylko potem do zbrojowni. Tak jest. Ej, przeleciał ptaszek w kal. Przeleciał ptaszek, kalinowy lasek. Ściągajcie spodnie. To jazda. Panowie, ja wszystko powiem. Ten drugi to drypała Ignacy. Mieszka na Brzozowej, 32, mieszkania 8, 3 razy mocno dzwoni. Bez gadania, rozbierajcie się. Brawo. Do Biela. Pluciński, panie inspektorze. Pamiętam. Ile lat? 3 lata. Pamiętam. Mało zmieniliście się na twarzy. Policjant dba o twarz. Policjant wzbudza twarzą ufność obywatela. No, a teraz do zbrojowni. Zbrojownia arsenałem policjanta. Tu zaraz jest areszt. Może od razu, tak po drodze, że tak powiem. Areszt. Tylko zaraz. Tak. Za co? Za włamanie. Za włamanie. Pamiętam. Naturalnie, włamanie. Wystarczy spojrzeć. Przestępstwo jak rak. Toczy rysy przestępcy. Twarz zupełnie zdegenerowana. Obrzydzenie bierze. Tym razem jednak przeciągnęliście strunę. Już wam się podobnych kawałów odechce.
odesłać jutro na komendę. Tak jest. Osobiście przesłucham. Policjant brzydzi się przestępcą. Fu! Fu! Ruszaj się szybciej. Ile? Co ile? Ile za to dostanę? Paczkę papierosów, no jazda. Mało. A ucho od śledzia chcesz? Kurzyna! Wy znowu łamiecie praworządność, tak? Nie wiecie, że mam jeździć, jak krzyczeć nie wolno? Nie gniewajcie się. On tylko tak żartował. Dostaniecie 3 paczki. No. I paczkę zapałek. To? No to do roboty. Tu są narzędzia. A teraz w kimono. Co? Proszę. Oczy zamknąć mówię i odwrócić się. Tajemnica zawodowa. Gotowe. Nie miała się już pani gdzie zabijać? No już, już, szybko, szybko. No idziemy, szybko. Ale pani ma głupie kawały. No niech się pani nie boi, nic pani nie zrobimy. Inspektor! Za drzwią! Tylko cicho, ani słóweczka. Kochacie swój zawód, to widać. U nas to rodzinne. Tatuś też kocha. Pewno z was dumny. Więcej nam takich w policji. Właśnie. Staram się jak mogę. O co? Żonę, dzieci. Żeby więcej takich jak ja. Brawo. To rozumiem. Podobacie mi się. Twarz otwarta, spojrzenie jasne, szczere. Takiemu zaufa obywatel. Koklusz? Tak jest. Ile lat? 6 lat. I 3 miesiące. 6 lat. Tak, tak. Pamiętam, pamiętam. Komisarzu? Tak jest. Przysłać jutro jego papiery. 6 lat wzorowego funkcjonowania i jeszcze szeregowym? Czas pomyśleć o awansie. A może nawet krzyż? Co? Złoty. Złoty. No a jak tam u was działa... 7. Tak, 7. 7? Śledczy. Co proszę? A wydział śledczy. Psst. Śledczy, śledczy. A od czego są kryptonimy? Wróg podsłuchuje, podszeptuje, podkopuje, pod koszulę. Tak. Wroga trzeba zmylić. Zmylić? Zmylić. No więc kto jest odpowiedzialny za... 7. 7. Ja. Ja. Prowadźcie. Właściwie chcecie ze mną zrobić? Ano, jeżeli o mnie chodzi, to ja nie wiem. Nie wiem, nie wiem. A kto ma wiedzieć? Dlaczego mnie tu trzymacie? To nie ja.
Chyba sierżant. Niech mi pan pomoże. Panu tak dobrze z oczu patrzy. Za co mnie oni do tej kartoteki? Ja nic nie zrobiłam. Czołem. Cześć. Nie można by u was trochę oliwy? Na służbie? Nie wiecie, że u nas inspekcja? Inspektor Piętka. Ja mam nie wiedzieć? Jeżdżę jego wozem. Właśnie po drodze wyciekła mi oliwa i chciałam u was pożyczyć. A, oliwa. To zupełnie co innego. No, to chyba tylko w zbrojowni, bo nasze wozy wszystkie w terenie. Jak zwykle. No co tam znowu? Zaraz, zaraz, nie pali się. Zbrojownia na drugim. Przyślę tam kogoś do was. Pan będzie dla mnie lepszy, nie taki jak oni. Pan nie wypuści, prawda? Kiedy ja naprawdę nie mogę. Tylko aby wyprowadzić, dalej już ja sama. Ba, ale którędy? Po prostu drzwiami. Drzwiami to nie tak po prostu. Chodźmy, chodźmy. Nie mogę. Jak ja się w domu pokażę w takich łachach, żona będzie krzyczeć. Ale panu naprawdę w tym do twarzy. Pani mnie nie widziała w cywilu. Naprawdę wyglądam jak lalka. To ja pójdę sama. L6, garniturek. Idę. Tylko na paluszkach. Na paluszkach. Pokój, wyznaj! Słuchaj, przy zbrojowni został ten kasiarz przebrany za policjanta. Musisz coś z nim zrobić. Zamknij go natychmiast, tylko tak bez hałasu, dyskretnie. Uważaj, bo mu coś tam obiecywałem. Powiedz, że dostanie później. Masywne macie zamki. A tak, tak. Niezłe. To wy macie dać te oliwę? A damy, damy, tylko że na dole. Na dole? Tak. No nie, niepotrzebnie się ze mną certujecie. Jak wypadłem z nożowniczej, zaczął mi strzelać. Znowu myślę, czwórka nie podaje. Podasz, podasz. Myślę sobie, jak tylko doleję ci oliwy. Nie mnie, starego wróbla, brać na strzelanie. Kobanku akurat. Słuchajcie. Natychmiast trzeba wolnego człowieka. Telefonowali, żeby zabezpieczyć. Zaraz, zaraz. Niech najpierw jedno załatwię. Widzicie, że jestem zajęty. Tylko przyślijcie tu kogoś, bo to ważna sprawa. Dobra, dobra. Urwa! Odpuśćcie, ludzie! Hej, wy tam! Co wy teraz robicie? Czekałem, czekałem. Nikt po mnie nie przyszedł. To idźcie do dyżurki, jest służba. A tu nie macie na co czekać. A co będzie ze mną? Tak mnie pan zostawia? No idźcie, idźcie. Ja się zajmę tą panią. A ja z panem nigdzie nie pójdę. A ja też. Wyprowadzę panią tylko przed bramę. Ale uważajcie na to dziecko. Spokojna głowa. Co jest? Posłałem tam do was jednego. Jest wolny. Wolny? Wy chyba nowy.
Widzę was tutaj pierwszy raz. Jeszcze tu nie siedziałem. No i nie będziecie siedzieć. Nie u nas. Tu się pracuje. Pojedziecie na Opoczewską 3. Zaraz. Tam u jubilera nie zamknęli kasy. Zgubili klucze. Trzeba to zabezpieczyć. Postoicie tam do 7, rano was zluzujemy. Postoję. Pożyczyliśmy kasiarza? Z obciętymi włosami? Halo, halo! Pozwólcie na to bliżej. Zdejmijcie no czapkę. No tak. To czapka Melepety. Tamta jest wasza. Tak. Tak. Pożyczyliśmy kasiarza, nie pożyczyliśmy. No po co tyle hałasu? Skręci pani w pierwszą ulicę na lewo. A za tym skwerkiem jest hotel robotniczy. Jedną noc panią przenocują. A na komisariat lepiej nie przychodzić. Policja... Policja ma ważniejsze sprawy na głowie niż pani nocleg. Nie ma się co zastanawiać, kurewno. Dach nad głową jest. Wikti opierunek dajemy. Ja bardzo panom dziękuję. No to buźnia. Czego chcecie od tej dziewczyny? No, no. Tylko nie chcemy, a prosimy, Władzuniu. Bo my jesteśmy grzeczne chłopaki. To prawda. Ja prosiłam tych panów o pomoc. Ta pani nas prosiła. Żebym ja was nie poprosił na komisariat. No spływać. A dla pana to ja nie jestem żadna dziewczyna. O, właśnie. Ta pani nie jest żadną dziewczyną dla pana, Władzuni. A dla nas jest absolutnie wszystkim. I my się z tą panią ożenimy. I dzieci będziemy mieli z tą panią. Albo takie małe, puszyste pieseczki. Żadnych piesków nie będzie. Rozejść się i spływać stąd. Rozejść się? A czy Władzunia nam lubek dawał, że każe się rozchodzić? Chodź, chodź, Oreś. Z Władzą i tak ładu nie dojdziesz. Jakich piesków nie będzie? Właśnie. Pani nie powinna się zwracać o pomoc do nieznajomych. I w dodatku pijanych. Byli sympatyczni i uprzejmi. Czego nie można powiedzieć o znajomych i trzeźwych. Policjant nie ma obowiązku być sympatycznym. Ani kłopotać się o czyjś nocleg, prawda? Mimo to poświęcam pani swój odpoczynek. Jestem po służbie. Nikt pana o to nie prosił. Dlaczego pani skręciła w boczną ulicę? Bo policjanci chodzą głównym. Mógłbym panią zatrzymać. Za co? Za opór i obrazę władzy. A ja bym pana nie zatrzymywała. Nawet gdybym mogła. Grzecznością pani nie grzeszy. Nie lubię policjantów. Ach, tak. Tak. Mógłby pan tak nie biec? Grzecznością to pan nie grzeszy. Dziękuję. Hej, obudźcie się. O rany, policja. Panie Władzo, jak Boga kocham, nie wiem, jak to się stało. Co się stało? No, z tymi siennikami. Jak Boga kocham, nie wiem. We środę wieczór były jeszcze wszystkie co do jednego. Sam sprawdzałem. We czwartek 20 sztuk, jakby diabeł ogonem nakrył. No nie zawracajcie mi głowy siennikami. Z kierownikiem chciałem mówić.
Jeszcze się obudzi, jest wtedy bardzo zły i szczeka. Z kierownikiem chcę mówić, rozumiecie? Pewnie, że rozumiem. Z kierownikiem, ale nie ma. To z jego zastępcą. Też nie ma. A kto jest? No jest parę osób. Ale z zarządu. Z zarządu? Z zarządu to jest pani kierowniczka. Przecież mówiliście, że nie ma. Bo pan pytał o kierownika. Kierowniczka jest. A sienników brak. Sztuk 20. Przestańcie nudzić tymi siennikami, idźcie po kierowniczkę. No widzi pan? A jak oni mnie przez cały tydzień tak nudzą? To co ja mam zrobić? We środę wieczór patrzę, leżą wszystkie równiutko pod ścianą, a we czwartek... Wychodzić. Wyrzucą mnie z hotelu, jak cię tu znajdą! O Boże, co my zrobimy? No powiedz już coś, no! No powiedz coś, no! Kocham cię do szaleństwa! No ale co robić? Jeżeli tu wejdą, to na razie nic. Ale jeżeli wejdą, zobaczą cię i spytają cię, co ty tu robisz? Nie, nie rób tego, Maria! Tu są takie przepisy, tu nie wolno przyjmować mężczyzn! Szybciej, szybciej, szybciej! Trzymaj. Jak będę na dole, rzucisz mi ubranie. Tylko popuszczaj powoli. Uważaj, uważaj na Boga. Pani kierowniczko! Pani kierowniczko! Policja przyszła. Czego znowu chcą? A bo ja wiem. Pytają o kierowniczkę. No zaraz przychodzę. Ale prędzej no! Dalej na swoje miejsce do szafy. Masz! Ależ myszko, dyrektor zakładów do szafy! Może poczekać na instrukcję z ministerstwa? Myszko, to sobie portier pomyśli. Portier myśli o siennikach. Pani jest kierowniczką hotelu? To ja, bo co? Pozwól tutaj. Musisz mi pomóc. Błagam cię, posiedź tu chwilę, masz trochę czasu. Mogę siedzieć całą noc, nie mam gdzie spać. Poczekaj chwilę, zabrakło mi liny, zaraz coś zmontuję. Tutaj jest wolne łóżko. Możesz tutaj spać. Ja zaraz wracam. Tylko błagam cię, nie wstawaj. Nikogo z ulicy nie przyjmujemy. To jest hotel wyłącznie dla pracownic naszych zakładów. Rozumiecie, że musimy dbać o ich moralność. Ale to porządna dziewczyna. I zapewne ładna. Skoro uważacie, że to w porządku, wyciągać dla niej po nocy z łóżka kierownictwo hotelu. Ładna czy nieładna to jej sprawa, a wasza przenocować dziewczynę bez dachu nad głową. Nawet jeżeli nie jest pracownicą zakładów. Nie wy będziecie mnie uczyli przepisów. A więc odmawiacie? Odmawiam. Kto jest waszą nadrzędną władzą? Dyrektor zakładów. Gdzie jest dyrektor? Informacja u portiera. Gdzie tu jest telefon? Numer telefonu dyrektora. A? B. Telefon dyrektora, pytam się. Nie,
Nie ma. W Sienniku wiem, ale telefon. Pan dyrektor nie ma telefonu w domu. To adres. Adres. Czy pan dyrektor ma jakiś adres, pani kierowniczko? W domu zastanie pani tak tylko żonę. Dyrektor jest w podróży służbowej. Ja jednak proszę o jego adres. Adres. To chyba tak coś na 17. Kopaczewska czy Łopaczewska 18. Nie, 17. A gdzie jest ta dziewczyna? Jaka dziewczyna? No siedziała tutaj z walizką. Żadnej walizki nie widziałem. Patrzyłam tylko, czy nie ma jakiegoś listu do mnie. A jakże, wy byście tylko za listami ganiały. Nikt wtedy nie wychodził? Skąd, panie władzo, wszystko śpi. Komu by tam się chciało po nocy włóczyć? Nocna zmiana. Lan się wykonuje, panie władzo. Idziemy dalej. Nigdzie nie pójdę. Tu jest wolne łóżko, pozwolono. Nie pozwolono, bo kierowniczka zabrania. Ale ja i tak postawię na swoim. Tylko znajdziemy dyrektora. Nie mogę. Obiecałam, że się stąd nie ruszę. Obywatelko, wy znów stawiacie opór. Stać, stać, stać! A dlaczego pan ją stąd zabiera? To jest wolne łóżko, ona tu może spać. Nie może! Biernacka tu nie będzie rządzić, ona tu nie będzie spać. Zobaczymy. Biernacka tu pranie urządza, co? Proszę mi oddać ten powróz. I te łachy ze sznurka też zdjąć. No? Może by biernacka wylazła z łóżka z tymi pantoflami, co? Tylko szefie, koń zakładu pogrzebowego, a szwagier rano ma pogrzeb. Spokojna głowa, zrobi się robotę na czas. Zasuwa ktoś, ładować się. Zleciał, panie władzo, no. Klienta mam zalanego. Śpiewaj, pan łodzi. Lokalu zamknąć nie mogę. No to wyrzućcie go na ulicę. Co? A te 8 dych. Co skonsumował? To kto mi zapłaci? Komisariat? No ale widzicie, że nie jestem na służbie. Ale służba, nie służba, prosi narzeczony. Ale ktoś go wyrzucić musi. Jest pan przecież policjantem. Panie władzo, cały obrus mnie łzami zaleje. 3 godziny. Szczerego, przedwojennego smutku i żeby grosza nie odpalili. Narzeczona nie, zając nie ucieknie. Laleczka, siadaj tam. O, siedzi.
Zapłaćcie rachunek. Wdowa ich płaci. Zamknij mordę na kłódkę, ty burasie jeden. Z taką mową do władzy. Sam sprawdzałem, grosiem nie śmierdzi. Pogrzeb pierwszej klasy. Z lakierowanym karabanem. Już ja cię wylakieruję, ty. Kalawraku żałobny, ty. Co ci, ty ciuchu cmentarny, za te 8 dych coś tu przeżar, ty. Moja latarnia. Latarenkę wsadź sobie w grobowie. Pardon, panie władza, pardon. Specjalne pardon, panie władza, specjalne. Niech pan uważa na te dziewczyny, żeby nie uciekła. To bardzo niebezpieczny ptaszek. Ja tu zaraz panią wrócę. Niech pan wraca od tylu. Od Lazurowej jest drugie wyjście. Dobra. Ja tu zamykam. Lubska, ta mała to niezły numerek. Muszę na nią uważać. O Boże mój, spojrzyj na niedolę moją, na tę ziemię pełną łez, to doradca. O Boże mój, spojrzyj na niedolę moją, na tę ziemię pełną łez, to doradca. O Boże mój. Helutka. Robię dziś manko. Co? Co ci to? Na tę ziemię pełną. Właź do środka. Trzeba to na sam koniec zapchać. Orany pogrzeb. Zły znak. Pryskać. Tylko hrabiowie. Mordę w kubeł, żeby nie wiem co. Dopóki sam nie zawołam. Pomóżcie mi go zataszczyć na komisariat. Nie mogę, kochany. Służba nie drużba sklepu pilnuje. To może zajrzycie do tej restauracji za rogiem. Zostawiłem tam dziewczynę. Boję się, że mi ucieknie. Tylko na 5 minut. Nic wam tu nie zginie. W złodziei wierzycie? 5 minut? No jasne. Dio! Dziękuję wam, kolego. Cześć. Cześć.
Tam był, był taki furgon z koniem. A był, ale odjechał. Sam? A nie, przyszedł furman. Taki z wąsem. Wsiadł i pojechał. Gdzie pojechał? Zawrócił i wjechał w pierwszą ulicę na prawo. Aha, to cześć. Cześć. Czy mogłabym prosić o szklankę wody? Wody. Wody. Może oranżady? O. Kiedy ja nie mam pieniędzy. To nic, to głupstwo. Tak. Nic nie szkodzi. Tak. Spragnionego napoić to nasz obowiązek obywatelski. Halo? 3386? Halo? Komisariat? Halo? Aha. Halo? A, komisariat, panie komisarzu, to ja, Wacek Szparaga. Ja dzwonię z baru pod Ślimakiem. Tak, tak. Chciałbym, żeby pan ten, tego, no, panowie, żeby przyszli do nas na ptaszka. Co? Nie jestem pijany, nie, ja mogę huknąć, proszę. O, pardon. Wariat. Co? Ale ten ptaszek to może zaszkodzić. Zaszkodzić? No to do szpitala. Zatrucie drobiem nie nasza tak. Sprawa. Tak. Nie, to jeszcze całkiem świeży ptaszek, tak. On cię dopiero co wymknął spod opieki. Spod opieki? Wymknął się. Wymknął się z tą wariatu. Halo? 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 Kruszyna! To jest! Dubiela! To jest! Mamy naszego ptaszka! Ważę po ślimakiem jest biegły kasiarz! Brać szybko pałki i jazda! To jest! To jest! Że tak powiem. Halo! Może jeszcze? Dziękuję pani. Proszę pani. Halo? A to te drzwi tam za kotarą, tak. A nie! Nie! Nie, nieczynna klozetka, tak. Remanent. Nie. Remont, tak. Tak. A, oj, chrutka. No, idziemy dalej. Panie władza. Może się pan czegoś napije? Nie, dziękuję, na służbie nie piję. Ale może by pan coś zjadł. A może salatka, świeżutka. Nic pan nie zapłaci. To drobiazg, co to dla nas. I tak mamy, mamiku. Niech pan z nią nie wychodzi, ona pana zakatrupi. Zadzwoniłem na 8 komisariat, zaraz tu będą. Jeden granat już jej odebraliśmy. O! Helutka, to nie to. Aha. Na który? Na 8. Właśnie są, tak. Poczekaj! Ja już nie mogę. Dlaczego? Pantofel mnie uwiera. Dlaczego pan stamtąd uciekł? To byli z naszego komisariatu. O drugi miałem służbę, nie poszedłem. Teraz jestem dezerterem. Dlaczego pan nie wrócił? Czy to przeze mnie? Idą tu. Niech się pan schowa. No prędko. Nie. Wrócę i wyjaśnię im wszystko. No nie może pani przeze mnie ukrywać się całą noc. Ale oni mogą pana zabrać ze sobą. A pani wolałaby, żeby nie? Tak. Nie wrócę na komisariat. Usprawiedliwię się tylko. Ale pan mnie tu nie zostawi? Nie. Słowo honoru? Słowo honoru. Ramy! Dubiela! Twoja zmiana! Kruszynko, donieś tylko do kiosku tam na rogu, a potem ja już do samego komisariatu. Jak Boga kocham! Skubany! Kruszynko, nie bój się! Jestem przy tobie. No jeszcze kilka kroków, no!
kiosk zabieraj! Gdzie ci się tak śpieszy, Kruszynko? Papieroska, nie? No jak to gdzie? Pan komisarz na nas czeka! Trzeba kasiarza lapać, tak czy nie? W duchy wierzysz. Kamień, woda, bracie. Nasze premie diabli wzięli. Już go do rana nie złapiemy. Ale draka będzie. To jakaś grubsza sztuka. Podobno kilka banków rozbił. Ostatnio na 16 milionów. Najgorsze, że ma na sobie mundur policjanta. Właśnie. Głowę dam, że już coś kombinuje. No, Kruszynko, idziemy. Stój! Jazda! Ale z ciebie fetniak? No, no. O co chodzi? Nie udawaj, nie udawaj. Twój chłop jestem. Widzisz? Mistrzu, weź mnie do siebie. Już dawno takiego chciałem spotkać jak ty. Trzeba się dokształcać, podnosić te kwalifikacje. Nie bądź taki. Słyszałem, że szykujesz jakąś robotę. Zawsze ci się jeden przyda. Ale kiedy ja... Ja wiem, że tacy jak ty byle kogo nie potrzebują, ale mnie możesz wypróbować. No jest robota. Tu gdzieś po ulicy powinien się wałęsać furgon z koniem. Taki szary. Z latarką żałobną na koźle. Znajdź go. Czekaj na mnie na Sumianym rynku. Ja tam przyjdę. Się robi, szefie! Zrobione na medal! Lulek pokaże, co potrafi. Możemy iść dalej. Już ich odprawiłem. Pan bardzo ładnie gwiżdża. A to na gwizdku służbowym. W komisariacie nazywają mnie przez to Pstrym. Pstrym? To taka postać z bajki. Wyprowadzał szczury z miasta, grając na flecie. Ale tak naprawdę to mi na imię Piotr. Piotr? A mnie Ewa. Ewa Bonecka. Bardzo mi przyjemnie. Piotr Malewski. Bardzo mi przyjemnie. To może pójdziemy. Dokąd? No do dyrektora. Pani chce spać. Tak. Tam do jasnej cholery. Profesorze, poznałem speca od banków. Taka głowa. Pracuje tylko w mundurze policjanta. Właśnie rano szykuje robotę. Trzeba z furgonem na Sumiany rynek. No co, idziemy? Nie męcz sobie tym czaszki, sraluchu. Tam trzeba chłopa. Szuruj do chaty. No ju. Co jest? Poznałem kasiarza. Robi bank, potrzebuje furgonu. Będzie czekał na rynku Słomianym. Gdzie? Na rynku Słomianym. Idziemy. Z tobą. Palancie.
Do domu spać, a nie na porządną robotę. Słuchajcie, taka robota. Prócie banku. Potrzebne konie z wozem. Poznałem speca. Robi tylko w mundurze policjanta. Będzie czekał na słomianym rynku. Daję się. No co? Idziemy. Szkoda czasu. Co idziemy? Pryska, już cię tu nie ma. To nie dla ciebie. No już! Mały, masz ogień? Co teraz robisz? Czekam. Puchy dzisiaj. Chcesz zarobić? Ale ze mną. Jeden Kasia szuka kogoś do pomocy. Potrzebny wóz na rynku słomianym. Chodź, pojedziemy razem. Zwiewaj. W podskokach. Ale już! Ludzie, przecież ja żyję. Za co mnie do karawanu? Uspokój się, duszo nieczysta. Przyjmij z pokorą swój los. Dlaczego umarłem? Mogłem żyć, wątrobę mam zdrową. Ale wódę chlasz. Już nie będę. Przysięgam. Ludzie! Otwórzcie! Tu żywy człowiek! Człowieku, ratuj ojca licznej rodziny. Amen. Thank you.
Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd te kwiaty? To jeden policjant przyniósł. Ale ten policjant się przy tym wybrudził. Niech pan siada. Czy mógłby pan zdjąć czapkę? Nie wolno, regulamin zabrania. Tylko na chwileczkę, nikt nie zauważy. Na chwileczkę. A teraz pan jest taki jak wszyscy. I nawet się pana nie boję. W mundurze jest pan taki śmiesznie poważny i napuszony. Policjant musi chodzić w mundurze. Ale musi się częściej uśmiechać. A teraz do pana naprawdę bardzo lubię. Panie władzo, wóz mi ukradli. Oto tu tędy przejechał. Ale nie jestem na służbie, widzi pan. To do kogo u diabła mam się zgłosić? Najlepiej na policję. Panie komisarzu, znów skradziono furgon. Furgon. Najpierw inspekcja, teraz te furgony. Co robić, panie komisarzu? Co robić? Spisać raport. Policja! Czyj to wóz? Mój. Własny? Pożyczyłem od szwagra. Numerka brak. Po tamtej stronie. Przedawniony. Zabieram wóz na komisariat. O, ale pana ptak urządził. Nie.
tutaj. Dziękuję panu. Głupstwo to mój obowiązek. A pani tu długo się będzie uczyć? 3 lata. Ale tak codziennie? Nie wiem jeszcze, ale wieczory na pewno będą wolne. Wolne? To... To do widzenia. Do widzenia. A... Czy mógłby mnie pan nauczyć grać na gwizdku? Ależ tak. Mogę go pani nawet zostawić. Będzie panu potrzebny. Nie, nie. Mam drugi w domu. Czy pani gra w szachy? Tak, bardzo chętnie. No tak, ale... Ja nie umiem grać. Do widzenia. Do widzenia. A może by mnie pani nauczyła grać w szachy? Ależ tak, bardzo bym chciała. To można panią wieczorem odwiedzić. Trzydziesty siódmy furgon, 38 platforma, 39 karawan. Karawan! 40 wózek ręczny. No wózków ręcznych nie licz, chorągiewek mamy mało. 41, 42, 43, 44 orany, 45 same chłopskie wozy. Chorągiewek zabrakło. Co robić? Co robić? Co robić? Uwaga! Podaję plan działania. Nie ukrywam, że sytuacja jest poważna. Chodzi tu o jakąś zorganizowaną akcję. Nie drażnić. Wstrzymać się od jakiejkolwiek interwencji. Czekamy na instrukcję ze stolicy. Stać! Proszę właśnie! Szefie, melduje 98 jednostek bojowych w komplecie. Wszyscy gotowi do akcji. To najlepsi specjaliści, jacy byli w mieście. Henio Gasrurka! Poniekąd. A to Maniuś Klawisz, Schopenfeldias. Śpiący tolot, kieszonkowiec. Filon cichy, pajęczarz. Jenio Wyprych, czyli złota rączka. I piękna Lola, czyli kwiat północy. A to profesor, specjalista od mokrej roboty. No i co robię, szefie? A może by tak przełożyć na jutro? Nie da rady, wozy wypożyczone. Muszę oddać. Chleba w mieście nie będzie. Aha. Jak, szefie? Jadziem? No to w drogę! No to ciała! Na wózeczki, na furgony! Spiesz się, bracie, jak szalony! Wielką drakę się szykuje! Każdy szczęścia dziś spróbuje! Obywatelu milicjanci! Trzeba aresztować ich wszystkich! To są przestępcy z całego miasta! Jadą na wielką akcję! No, żem ja was czasami nie aresztował! Pryskajcie za liny, no już! No co? Nie widzicie, że tu film kręcą? Ale to są... No co, chcecie, żem z wami inaczej porozmawiał? No już! Stop! Zatrz...
trzymać kamerę. Czy przestępcy odjechali? Odjechali, panie reżyserze. Czy słoik z ogórkami i granatem wzięli? Słój? Słój! Słój! Gdzie słój?